Bracia i siostry, tak niedawno obchodziliśmy, my, ruch zielonoświątkowo-charyzmatyczny, podniosłą ważną uroczystość, pamiątkę. Tą pamiątką, tą uroczystością, o której wspominam, była pamiątka zesłania Ducha Świętego. Ponieważ tak się akurat harmonogram ułożył, że w tym czasie usługiwałem w Ustroniu, nie mogłem usługiwać w Bielsku, a poza tym mieliśmy dostojnego gościa, brata Pawła Weresza. I w związku z tym postanowiłem dzisiaj na ten temat mówić. Dlatego, że jest to tak ważne wydarzenie w historii Kościoła, że jest to tak ważne wydarzenie dla każdego z nas, iż nie można tylko wspominać przy okazji pamiątki zesłania Ducha Świętego o tym wydarzeniu. W związku z tym proszę, abyście razem ze mną otworzyli Ewangelię według świętego Jana, rozdział 14. I czytać będziemy wspólnie wiersz 16 i 17. Otwórzcie Ewangelię Jana, rozdział 14, a czytać będziemy wiersz 16 i 17. W wierszu 16 i 17 Pan Jezus tak oto powiada, mówi: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Możecie ten tekst czytać już teraz także przed sobą. Jeszcze raz. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Przypominam, iż rozdział 14, 15, 16 i 17 to szczególne rozdziały. Dlatego, że mówią one o rozmowie Pana Jezusa Chrystusa z uczniami podczas Wieczerzy Pańskiej. A więc możemy śmiało stwierdzić, że było to ostatnie tego rodzaju spotkanie Jezusa z Jego uczniami przed zdradą, śmiercią i zmartwychwstaniem. Ostatnie tego rodzaju spotkanie. I podczas tego spotkania Jezus mówił o wielu, wielu różnych tematach, ale złożył jak gdyby dwie albo trzy nawet ważne deklaracje. Trzy ważne deklaracje. Przypomnijmy sobie te trzy ważne, złożone tuż przed śmiercią deklaracje Pana Jezusa. Przede wszystkim Jezus powiedział, żeby się nie trwożyli, bo On idzie, aby przygotować miejsce. A więc zadeklarował, że odchodzi w tym celu, aby przygotować dla chrześcijan, dla uczniów, dla wierzących ludzi miejsce. Że nie będzie to miejsce gdzieś w jakiejś otchłani, w jakimś nieokreślonym miejscu zwanym czyściec, gdzieś w jakimś miejscu nieopisanym. Ale że odchodzi do Ojca i tam przygotuje dla Kościoła miejsce. To jest ta pierwsza deklaracja, z której, jak się dowiadujemy z późniejszych ksiąg Nowego Testamentu, Jezus się wywiązał, bo i Jan, i Paweł to miejsce już oglądali. Przypominam, że każdy z nich był tak zdumiony pięknem tego miejsca, iż praktycznie każdy z nich tymi, że podobnymi słowami stwierdził, że czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Po drugie, Pan Jezus także inną deklarację podjął, ogłosił, że gdy przygotuje im miejsce, to powróci, aby ich zabrać do siebie. A więc skoro Jezus wywiązał się z tego pierwszego zobowiązania, wierzymy, że Jezus dotrzyma także i tej obietnicy, tego słowa, że spełni tę deklarację,
że przyjdzie czas, gdy cały wszechświat usłyszy głos trąby archanielskiej oznajmiający, że nastało przyjście Chrystusa Jezusa. Że Chrystus powrócił, aby zabrać do siebie swój Kościół. Trzecią deklaracją, którą Jezus tamtego dnia, tamtego wieczoru złożył, to była deklaracja dotycząca Jego modlitwy. Pan Jezus powiedział, gdy ja zostanę stąd zabrany, gdy odejdę z powrotem do Ojca, gdy zasiądę obok mojego Ojca, gdy znajdę się znowu w mojej chwale, którą opuściłem, aby zbawić ludzkość, to jak gdyby pierwszą czynnością, jaką podejmę, to będzie moja modlitwa, moja prośba, będę prosił mojego Ojca, będę prosił Ojca, aby dał wam innego Pocieszyciela. Gdy się nad tym zastanawiam, to nie mogę nie zauważyć, iż widocznie Jezus uznał przyjście na tę ziemię Ducha Świętego, bo to o Nim mowa, za coś priorytetowego, za coś najważniejszego. Bo posłuchajcie, bracia i siostry, Jezus nie zadeklarował, nie zobowiązał się, iż będzie prosił, żeby Jego Kościół miał najwyższe budynki w mieście, żeby to były katedry. Nie zobowiązał się, iż będzie prosił, aby w tych katedrach były złote ołtarze. Nie zobowiązał się, że będzie prosił, aby chrześcijanie zajmowali największe, najwyższe pozycje w społeczeństwie. Nie zobowiązał się, że będzie prosił, aby chrześcijan wszyscy akceptowali, wszyscy rozumieli i wszyscy ich hołubili. Jezus takich zobowiązań na siebie nie wziął. Z tego wnioskuję, że są to rzeczy może ważne, ale drugorzędne, nie najważniejsze. Że są to rzeczy drugorzędne i nie najważniejsze. On też nie powiedział, że będzie się modlił, aby się każdemu z nas, jak szejkowi arabskiemu, powodziło. Tego Jezus, takiego zobowiązania Jezus na siebie nie wziął. Ale wziął na siebie inne zobowiązanie. A skoro wziął na siebie to zobowiązanie, to wnioskuję, wnoszę, że uznał to za rzecz najważniejszą. Bo Jezus nie prosi o byle co. Jezus nie prosi Ojca o byle co, o zaspokajanie naszych widzimisię, o zaspokajanie naszych drugorzędnych potrzeb. Jezus zobowiązał się, że będzie się modlił o rzecz dla chrześcijan, dla Kościoła, dla wierzących najważniejszą. A tą rzeczą najważniejszą, o którą Jezus zapowiedział, że będzie się modlił, było danie Kościołowi innego Pocieszyciela. Było zesłanie na tę ziemię Ducha Świętego. Jezus powiedział, ja będę prosił Ojca. Będę prosił Ojca. Uznał to za rzecz tak ważną, że sam postanowił po wniebowstąpieniu, po uwielbieniu prosić Ojca o Pocieszyciela, o Ducha Świętego dla Kościoła. Rodzi się pytanie, czy ojciec podzielał zdanie swojego syna? Czy zgodził się ojciec ze zdaniem swojego syna, iż posłanie Ducha Świętego jest czymś tak ważnym, że aż syn go o to ma prosić? Czy ojciec podzielił to zdanie? Możemy się przekonać, czytając dalsze fragmenty Biblii. Bo oto 10 dni po wniebowstąpieniu, wniebowzięciu Pana Jezusa, gdy zebrani uczniowie siedzieli i gdy się modlili, gdy 120 osób zebranych w górnej sali na coś oczekiwało, czego dokładnie nie potrafili nawet sprecyzować, opisać, bo nigdy nie byli świadkami takiego wydarzenia. Oni nie mieli Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Oni nie wiedzieli, że w Dzień Zielonych Świąt to i tamto się wydarzy. Oni tego nie wiedzieli. Siedzieli i czekali. Ale w 10 dni po uwielbieniu Jezusa, gdy Jezus znalazł się po prawicy swego Ojca, gdy Go poprosił, Ojcze, mój Kościół, moje ciało, owszem,
Potrzebuje, aby mu się dobrze powodziło we wszystkim. Owszem, potrzebuje, aby mieć budynki, w których by się mogli zgromadzać. Owszem, potrzebuje tego i tego i tego i owego. Ale nade wszystko ciało moje, kościół mój, potrzebuje pocieszyciela. Potrzebuje mocy z wysokości. Potrzebuje Ducha Świętego. I skoro Jezus tak być może prosił, Ojciec uznał Jego rację, bo to czytamy w Biblii, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, stał się nagle z nieba szum, jakby wiatru gwałtownego, i ukazały się nad siedzącymi jakby płomienie ognia. I Biblia powiada, że w ten sposób nastąpiło to historyczne wydarzenie, którym było zesłanie Ducha Świętego. Ów dzień Duch Święty stąpił na Kościół. Duch Święty stąpił, a stąpił dlatego, że Jezus o to zabiegał, ponieważ uważał, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego, że to jest nieodzownego dla Kościoła, że Pocieszyciel jest nieodzowny, Parakletos jest nieodzowny, Duch Święty jest nieodzowny dla Kościoła. Dlatego podjął się roli mediatora, podjął się roli wstawiennika, który modli się i prosi Ojca, aby Ojciec zesłał nam Ducha Świętego. I od tamtego momentu, bracia i siostry, od 2000 lat ten wymodlony przez Pana Jezusa Chrystusa Pocieszyciel, Duch Święty, przebywa pośród nas. Chciejcie pewną rzecz zrozumieć. Przebywa pośród nas. Pomyślcie, Jezus uważał, że danie Pocieszyciela, zesłanie Ducha Świętego jest bardzo ważne. Ojciec także zaakceptował ten tok myślenia swojego Syna. Uznał rację swojego Syna i dlatego zesłał Ducha Świętego. Odnoszę wrażenie, że nie zawsze Kościół rozumie to tak, jak rozumiał Jezus. Że nie zawsze Kościół rozumie tę potrzebę tak, jak rozumiał Ojciec. Tak, jak rozumiał Bóg Ojciec i jak rozumiał Boży Syn, Jezus Chrystus. Bo gdy czytamy ten fragment Bożego Słowa, dowiadujemy się o tej ważnej informacji, zapowiedzianej przez Pana Jezusa, że Duch Święty będzie pośród nas. Ale Jezus idzie dalej i mówi, i w was będzie. I w was będzie. A zatem jest taka możliwość, ewentualność. Nierzadko się ona niestety zdarza, że Duch Święty przebywa w Kościele. Przebywa pośród członków Kościoła. Ale Jezusowi rozchodziło się jeszcze o coś więcej. Aby Duch Święty w nas, w Kościele, bo ciała nasze są przecież Jego Kościołem, aby Duch Święty i w nas przebywał, będzie pośród was, ale także w was będzie. Bóg i Syn Boży zatroszczyli się o to, aby Duch Święty przebywał pośród nas. I jest to fakt historyczny, którego nikt odwrócić nie może, zatrzymać nie może. Ale troskę o to, aby Duch Święty przebywał w nas, pozostawił już Bóg naszej woli. Pozostawił już Jezus Chrystus naszej woli. I tu jest, odnoszę wrażenie, częsty dramat. Nie myślimy tymi kategoriami, jakimi myślał Boży Syn i jakimi myślał Bóg Ojciec. Jest to nieodzowne, jest to niezbędne, a niektórym wierzącym wydaje się, że mogą się bez tego przeżycia obejść. Że wcale nie muszą zabiegać o to, aby drugi człon tej obietnicy się wykonał. Aby Duch Święty nie tylko przebywał pośród nas w zgromadzeniu, ale aby przebywał także i w nas. Aby, jak pisze Paweł, ciała nasze stały się świątynią Ducha Świętego. Kiedy to się może stać? Wtedy, kiedy my dołożymy starań.
Wtedy, kiedy my zaangażujemy w to naszą wolną wolę, kiedy uzmysłowimy sobie nieodzowność tego przeżycia i będziemy o nie zabiegać. Posłuchajcie, co powiedział Jezus w innej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus także nawiązuje do Ducha Świętego, mówiąc tak oto. Gdzież 11 rozdział, 11, 12 i 13 wiersz? Gdzież jest taki ojciec spośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? I dalej wiersz 13 chcę zaakcentować. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego komu? Tym, którzy Go proszą, którzy Go o to proszą. Jeśli ci na tym nie zależy, nigdy nie przeżyjesz tego, o czym mówimy. Jeśli nie prosisz Ojca, nigdy nie doznasz tego przeżycia. Syn Boży prosił, aby Duch Święty zstąpił między nas. I to się stało, to jest fakt historyczny. O to prosić nie musisz, bo Duch Święty przebywa od 2000 lat w Kościele. Nie musisz prosić, aby powietrze wypełniło to miejsce, ono tu jest. Ale musisz zrobić świadomie albo nieświadomie pewien wysiłek, aby to powietrze wessać w siebie, aby powietrze weszło do ciebie. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o Ducha Świętego, bo przecież został on także przyrównany do powietrza przez Pana Jezusa. Nie musisz prosić, aby Duch Święty raz jeszcze zstępował, aby następowała kolejna pięćdziesiątnica. Nie musisz jechać do Jerozolimy, aby się zgromadzać w górnej sali i tam oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. To się stało, to jest faktem, faktem historycznym. Ale teraz ode mnie i od ciebie zależy, czy się otworzymy, doceniając konieczność tego przeżycia. Czy się otworzymy, czy westchniemy, czy poprosimy. O Panie, napełń mnie swoim świętym duchem. Jeśli mógłbym to przyrównać do innego ważnego wydarzenia, żebyśmy bardziej to mogli zrozumieć, to zrobię. Nie musisz niczego robić, aby sprowadzać jeszcze raz Chrystusa na ziemię. Po to, żeby był ukrzyżowany, żeby był pogrzebany i żeby zmartwychwstał. To się stało. To jest faktem historycznym. To się wydarzyło. Kroniki o tym mówią. Ewangelie o tym mówią. Ale teraz, czy ty go osobiście przyjąłeś jako osobistego Zbawiciela, czy też nie, to już od ciebie zależy. Chrystus jest Zbawicielem świata. Jest Zbawicielem świata. Ale czy jest twoim osobistym Zbawicielem, to już zależy od ciebie. Od twojej decyzji, od twojej woli. Jeśli to zrobiłeś, jesteś błogosławiony, ponieważ skorzystałeś z daru Bożego. Podobnie rzecz się ma z Duchem Świętym. Nie musisz zabiegać o to, to Jezus uczynił, aby Duch Święty zstąpił. On się wstawiał, On zadbał o to. Dobrotliwy nasz Pan zadbał o to. Ale teraz na tobie spoczywa odpowiedzialność, czy otworzysz się na tyle, by ten Duch Święty, który w Dzień Zielonych Świąt zstąpił, zamieszkał i w tobie, wypełnił i ciebie. Bóg Ojciec powiada, jeśli będziesz prosił. Pan Jezus powiada, że jeśli będziesz prosił, to masz gwarancję ze strony dobrego Ojca. Masz gwarancję, że otrzymasz to, o co prosisz. Da Ojciec Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. W
którzy go o to proszą. Prosiłeś już o to przeżycie? Zależy ci na tym przeżyciu? Jeśli ci nie zależy, to wybacz, że powiem, iż jesteś lekkomyślnym człowiekiem. Bo jeśli Jezusowi na tym zależało, aby dać Ducha Świętego, bo jeśli Bóg Ojciec uznał to za nieodzowne, to jak ja albo ty możemy mówić, a ja tego nie potrzebuję. Już od dzisiaj, od teraz staraj się zrozumieć intencje Jezusa. Staraj się zrozumieć intencje Boga Ojca i od dzisiaj rozpocznij modlitewny bój o to, aby Duch Święty wypełnił twoje życie. Aby Duch Święty napełnił twoje serce. Może zapytasz, ale po co mi to przeżycie jest aż tak potrzebne, skoro tak apelujesz, skoro tak ci bardzo na tym zależy? Dlaczego mnie, personalnie mnie, to przeżycie jest tak potrzebne? Jeśli ciągle tego nie doceniasz, zapytaj Jezusa. Zauważ, że On w swoim życiu także o to przeżycie zabiegał. Nie rozpoczynał swojej służby tak długo, dopóki nie nastąpiło to, o czym dzisiaj mówimy. Zapytaj apostołów, których Jezus odesłał do Jerozolimy i kazał im oczekiwać, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. A zauważ, że każda z tych wymienionych postaci, Jezus i apostołowie, czekali, doceniali. A potem apostołowie w swej służbie akcentowali konieczność tego przeżycia. Nie chciejmy się stawiać ponad Jezusa. Nie chciejmy się stawiać ponad apostołów. Wyznajmy dziś pokornie, że potrzebujemy, Panie, tego przeżycia. Potrzebujemy Pocieszyciela, potrzebujemy mocy Ducha Świętego do naszego życia. Gdybyście mnie jeszcze zapytali, a w jakim celu my mamy przyjąć, ja już może powiesz, rozumiem, że mam przyjąć Ducha Świętego. Ale jaki cel przyświecał Bogu i przyświeca Bogu, dla którego powinienem być napełniony mocą z wysokości? Wachlarz tych celów jest bardzo rozległy, jest bardzo szeroki i można by o tym mówić przez wiele, wiele godzin. Wybaczcie, że nie wszystkie będę mógł poruszyć, ale na jeden chciałbym wskazać. Na jeden chciałbym wskazać i ten jeden chciałbym zaakcentować. Gdy Duch Święty stąpi w Dzień Zielonych Świąt, to jakiś to symbol w pierwszej kolejności się objawił. Jak wiecie, Jezus występuje pod wieloma postaciami, jak na przykład Baranek Boży, ale to nie znaczy, że Jezus jest barankiem, to jest symbol Jezusa. Również Duch Święty występuje pod wieloma symbolami. To nie znaczy, że Duch Święty jest olejem, choć olej jest jednym z symboli Ducha Świętego. To jest symbol Ducha Świętego charakteryzujący służbę, pracę, działanie Ducha Świętego. I wracam do pytania, jakież to było to pierwsze zjawisko, ten pierwszy symbol Ducha Świętego, który się jako pierwszy pokazał, objawił. I potem wnioskuję, że to jest bardzo ważny symbol. Ja już wam mówiłem dzisiaj, że gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, nagle uczniowie, zanim cokolwiek zobaczyli, zanim czegokolwiek doświadczyli, usłyszeli. Co usłyszeli? Jakby szum gwałtowniejszego wiatru niż dzisiejsza burza. A więc usłyszeli jakby szum wiatru. I oto pierwszym symbolem, który nam się pojawia w Dzień Zielonych Świąt, jest symbol wiatru. I Jezus porównał Ducha Świętego do wiatru, mówiąc, że wiatr wieje gdzie chce, a to mówił o Duchu Świętym. A więc wiatr. I gdy myślimy o potrzebie przeżycia, pomyślmy o tym symbolu, jakim jest wiatr. Dlaczego? Po co? Dlaczego Duch Święty przyjmuje postać wiatru, symbol wiatru? A żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy sięgnąć po inny fragment Ewangelii.
Otwieramy Ewangelię Mateusza, rozdział 3. I w rozdziale 3 czytamy w wierszu 12 znamienną wypowiedź wielkiego kaznodziei Nowego Testamentu Jana Chrzciciela. Tamże w 12 wierszu 3 rozdziału czytamy. Czytamy o Jezusie Chrystusie, którego przedstawia Jan Chrzciciel. I pisze, że w ręku Jego, to znaczy Jezusa Chrystusa, w ręku Jego jest wiejadło. Jest, w ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Tu także Jan, mówiąc o Jezusie, nawiązuje do symbolu jak Ducha Świętego, jakim jest wiatr. Pozwólcie, że wam opiszę to wydarzenie, to zjawisko, to, co się działo. Gdy kończyły się żniwa w Izraelu, bo Jan Chrzciciel bezpośrednio do tego nawiązuje, zwożono zboża, zwożono zbiory na jakieś utwardzone miejsce zwane klepiskiem. I tam wyklepywano w różnoraki sposób ziarno z kłosów. Często woły, chodząc po rozłożonych snopach, wyklepywały to ziarno. Często różnymi przedmiotami wyklepywano to ziarno. A gdy już ziarno było wyklepane, Bóg tak zdarzał, Bóg wszystkim kierował, że w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie następowały wiatry, nadciągały wiatry w Izraelu. I rolnicy wiedzieli, że jest to Boże zdarzenie, że jest to czas, który muszą wykorzystać, że jeśli zaniedbają ten czas, to już nigdy wiatr, aż być może następnym kiedyś tam razem późno zawieje. I dlatego śpieszyli się, oczekiwali, spoglądali po koronach drzew, czy już się wiatr pojawia, czy nie. A gdy się tylko korony drzew zaczęły pochylać, szeleścić liście, biegli rolnicy na te klepiska. I za pomocą odpowiednich urządzeń, zwanych wiejadłami, podobnych do łopat, nabierali to ziarno z plewami na te łopaty, na te wiejadła. I podrzucali te zanieczyszczone ziarna wraz z plewami. I wtedy następowało pewne zjawisko. Domyślacie się jakie? Ziarna, jako że były cięższe, spadały zaraz tuż obok tego, który je podrzucał. Plewy, jako że były lżejsze, wiatr unosił, oddalał. I powtarzano to zjawisko, to działanie. Raz, drugi, trzeci, czwarty, kolejny, aż wreszcie gospodarz stwierdził, że ziarno jest jakie? Czyste. Że ziarno jest oczyszczone od plewy. Zapytasz, dobrze, ale co to ma wspólnego z tematem, który poruszamy? Duch Święty jest przede wszystkim przedstawiony w Zielone Święta jako wiatr, jak szum wiatru gwałtownego. Wiatr przychodził po to, żeby oddzielać, odsiewać plewy od ziarna. Jeśli miałbym wskazać dzisiaj na jedno z najważniejszych służb Ducha Świętego w naszym życiu, jeśli oczywiście na to się zgadzamy, jeśli pozwalamy, jeśli oczekujemy na ten wiatr, to Duch Święty powoduje przemianę naszego stanu. To Duch Święty powoduje oczyszczanie nas z wszelkiej plewy, z wszystkiego tego, co jest w naszej starej naturze. Oczyszczająca moc wiatru, który przewiewa, oddzielając plewy od ziarna. Bo widzicie, narodzić się na nowo to jest jedna rzecz.
Nie każdy, kto jest narodzony na nowo, jest jednocześnie od zaraz odrodzony. O, życzyłbym sobie, żeby tak to było w moim życiu. Życzyłbym sobie, żeby tak było we wszystkich zborach. Ale praktyka i doświadczenie pouczają, że jest niekiedy zupełnie inaczej. Nawet na nowo narodzony człowiek ma jeszcze problemy sam z sobą, z plewą. Ma jeszcze problemy ze swoją starą naturą. Ma ciągle ze sobą problem. Może wy nie, ja mam. Ale znając zbory pańskie, wiem, że wielu chrześcijan na nowo narodzonych ma problemy ze swoją starą naturą. I ta stara natura daje o sobie znać, szczególnie w relacjach między nami, w relacjach międzyludzkich. Plewy mają tendencję kłucia, powodowania zadziorów i tak dalej, i tak dalej. I oto Duch Święty w swojej błogosławionej pracy, w swej błogosławionej służbie, jak wiatr, w pierwszej kolejności chce przedmuchać nasze życie. Chce przewiać nasze życie. Chce nas oczyścić z naszej plewy, z plewy cielesności. Chce, aby w nas dokonała się zmiana, na tyle daleko idąca zmiana, żeby nasza natura upodobniła się do natury czyjej? Jezusa Chrystusa. Żeby w nas natura Chrystusa Jezusa przez to ustawiczne podrzucanie, przelewanie, to przewiewanie, żeby natura Chrystusa Jezusa była ukształtowana. Taka jest wola Boga. Dlatego Jezus doskonale rozumiał, że własnymi zabiegami, własnymi usiłowaniami nie będziemy w stanie osiągnąć tej przemiany. Jeśli by nie ten wiatr, to te plewy znowu będą spadać, gdybyśmy nawet ustawicznie podrzucali. Dopiero wtedy, gdy powieje wiatr, te plewy odlatują. Jezus wiedział, że własnymi możliwościami nie przewiejemy naszego życia. Dlatego mówi Duch Święty. Duch Święty będzie tym, o którego będę prosił, o którego będę zabiegał u Ojca, aby stąpił między was i aby był w was, aby przemieniał nas na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Ja już kiedyś zwiastowałem w naszym zborze z przypowieści z Księgi Salomona, gdzie oblubienica modli się. Pamiętacie to westchnienie, tę modlitwę? Przyjdź wietrze z północy. Przyjdź wietrze z południa i przewiej mój ogród. Przewiej mój ogród, modli się oblubienica, aby mój ogród był przewiany, aby z mojego ogrodu usunięta została wszelka plewa, wszelka cielesność, wszystko to, co rodowodem sięga starej natury. Czy w związku z tym możemy zaniedbać proszenia Ojca, aby Duch Święty nas wypełnił? Czy możemy sobie odpuścić, jak to mówimy współczesnym językiem, to darować to, co dla Jezusa było tak istotne, tak ważne? Myślę, że każdy kochający Jezusa człowiek, a zarazem bojący się Boga człowiek, nie będzie obojętny wobec tego, co dla Jezusa było priorytetowe i najważniejsze. Myślę, choć to są moje tylko wyobraźnie, że dzisiaj aniołowie, patrząc na Jezusa, być może myślą, to są oczywiście moje wyobraźnie, dla ciebie to było tak ważne. Patrząc na Ojca, myślą, dla ciebie także, Stwórco Wszechmocny, było tak ważne. Ale zauważ, ci biedni ludzie tam na ziemi, oni wcale nie widzą takiej potrzeby. Im aż tak bardzo na tym nie zależy. Oni wolą właśnie te drugorzędne rzeczy. To, o co Ty, Chryste, nie prosiłeś, a to, o co Ty prosiłeś,
nie jest ich zatroskaniem, nie jest ich prośbą. Dlatego ja chciałbym wezwać was dzisiaj do takiego modlitewnego krzyku, modlitewnego wołania. Przyjdź, Duchu Święty. Napełnij nas, Duchu Święty. Otwieramy się, Duchu Święty. Wiej, wietrze. Przewiewaj moje życie. Przewiewaj, napełniaj. Napełniaj moje życie bez reszty. Niech każda cząstka mojej istoty będzie Twoją obecnością przepełniona. Niech się rozlega ten krzyk w Kościele Pana Jezusa. Niech ta świadomość, że nie jest to rzecz tylko do wspominania, ale że jest to przeżycie do przeżywania, niech to będzie czymś bardzo ważnym dla nas. O co będziemy zabiegać, o co Ojca będziemy prosić. Zanim poprosimy, aby nam się dobrze powodziło, poprośmy o Ducha Świętego. Zanim poprosimy o to, tamto, owo, o pieniądze, o inne rzeczy, choć są to ważne rzeczy, przede wszystkim prośmy o to, o co prosił Jezus. Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij mnie. On jest pośród nas, ale On chce być także w pełni i w nas. Powstańmy do naszej modlitwy i niech nie będzie to chwila takiego milczenia, zastanawiania się. Niech będzie to chwila naszego otwierania się na Ducha Świętego. Jeśli macie takie życzenie, bo zauważyliście, że aż do tej pory nie przywiązywaliście do tego przeżycia takiego znaczenia, nie przywiązywaliście roli, roli do Ducha Świętego. Był On jakimś wspomnieniem w waszych przeżyciach. Czytaliśmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i cieszyliśmy się, że był taki dzień 2000 lat temu. Ale dzień dzisiejszy to nie jest dniem naszego pożądania, pragnienia, aby Duch Święty posiadał nas w pełni. A Jezus uważał to za rzecz tak bardzo ważną. Ja będę prosił Ojca. Ja będę prosił Ojca. Jezus wyprosił, Duch Święty zstąpił. A teraz czy Ty prosisz Ojca, aby Duch Święty wypełnił Cię swoją obecnością? Może to przeżycie było kiedyś tak cenne dla Ciebie, ale zapomniałeś o tej cenności. Ta perła została gdzieś zakopana, zapomniana, szarością przykryta. Niech dziś Duch Święty odświeży to pragnienie bycia napełnionym, chodzenia w pełni Ducha. Jeśli ktokolwiek z Was chciałby się dzisiaj o to modlić, dołączyć do modlitwy Jezusa, dołączyć do tego, co Jezus mówi, co Jezus powiedział, kto prosić będzie Ojca, Ojciec nie da mu węża, ale da mu Ducha Świętego, kiedy będzie go o to prosił. Jeżeli dzisiaj jest takie Wasze pragnienie, aby odświeżyć relacje z Duchem Świętym, odświeżyć swoją osobistą relację z Duchem Świętym. Możecie wyjść do przodu. Tu na szczęście w porównaniu z małą salą miejsca jest dość. Możemy wyjść do przodu, będziemy się modlić. Ja także. Panie, ja chcę odświeżać relację z tym, o którego Ty prosiłeś. Ja chcę, żeby On był treścią mojego myślenia, żeby On wypełniał moje życie, żeby mnie prowadził. Panie, ja chcę, aby to, co dla Ciebie było najważniejsze, również dla mnie było ważne. Nie pośrednie, nie drugorzędne, ale ważne, równie ważne dla mnie, jak ważne było dla Ciebie. A zatem, jeśli macie takie pragnienie, aby się pomodlić, wypraktykujmy, jak to się dzieje w tej nowej sali. Możemy wyjść do przodu. To nie będzie sprawiać problemu. Możemy wyjść do przodu i modlić się o to, co modlił się Jezus. Przyjdź, Duchu Święty. Wypełnij mnie. Przyjdź, Duchu Święty, by jak wiatr przewiewać Ci moje życie. Przyjdź, Duchu Święty. O, halleluja. O, halleluja. O, ramaszaka, ramala. Halleluja. 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 Czy wiecie, że jeśli wiatr nie wieje przez dłuższy czas, powietrze staje się
ciężkie i stęchłe? Czy wiecie, że jeśli wiatr nie przywiewa, brakuje rzeźkości, brakuje tej czerstwości? Pewnie tego wiele razy doświadczaliście. I niekiedy nawet życzymy sobie, żeby wiatr powiał. Mówimy, oby wreszcie powiał wiatr, żeby to powietrze zostało oczyszczone. I tak, jeśli Duch Święty nie wieje w naszym życiu, nasze życie staje się ociężałe, zgnuśniałe, bo przyzwyczajamy się do tego, że jesteśmy jedną z wielu religii w naszym kraju. Jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym. Ale Kościół Zielonoświątkowy tym się powinien charakteryzować, że w nim wieje wiatr Ducha Świętego, a nie tylko wieszane są szyldy Kościół Zielonoświątkowy. A więc, bracia i siostry, jeśli się czujemy tacy ociężali, przygnębieni, jakby mamy już dość, pogodziliśmy się z tym, że jesteśmy zielonoświątkowcami, ale to przeżycie, to ważne przeżycie nie przewiewa naszego życia, nie przemienia nas. Módlmy się o to ożywcze tchnienie Ducha Świętego. Halleluja, halleluja, halleluja. Jak to pięknie was widzieć tutaj z przodu. Ten wianuszek, pół wianuszek stojących ludzi z przodu. Poproszę was, bracia pastorzy, starsi, abyśmy stanęli tu na platformie i będziemy usługiwać naszym braciom i siostrom, tym ludziom, których miłujemy, których kochamy, z których się cieszymy, że są razem z nami, że jesteśmy my razem z nimi i że możemy im usługiwać. Staniemy, wyciągniemy nasze ręce, aby ich błogosławić i modlić się. Przyjdź, Duchu Święty. O, przyjdź, Duchu Święty. O, napełniaj każdą osobę swoją obecnością, drogi Duchu Święty. Otwierajmy się, bracia i siostry. Pan Jezus powiedział, Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. Rozpocznij dzisiaj swoją sesję modlitewną. Czas proszenia, Ojcze, obiecałeś w swoim Słowie. Ojcze, powiedziałeś, że dasz Ducha Świętego tym, którzy Ciebie o to proszą. Oto wychodzę dzisiaj do przodu, aby Ciebie o to prosić. Oto wychodzę do przodu, aby Ciebie o to prosić. Oto proszę Ciebie, Ojcze. Oto proszę Ciebie, Ojcze. Udziel mi swojego ducha. Potrzebuję go. Potrzebuję go po to, aby przewiewał moje życie. Potrzebuję go po to, aby przemieniał moje życie. Potrzebuję Ciebie, drogi Duchu Święty, ponieważ widzę taką potrzebę, abyś Ty przemieniał moje życie. Aby pod wpływem Twojego działania, drogi Duchu Święty, moje życie, o, nie kostniało, ale było przewiewane, aby pozostawało to, co najcenniejsze. Dlatego my, jako starsi, o Panie, jako starsi tego zboru, dzisiaj prosimy za naszymi braćmi i siostrami, za Twoimi dziećmi, za ludem Twoim. Daj im to, czego proszą. Daj im to, czego oczekują. Daj im to, czego chcą. Ześlij, spraw, aby Duch Święty wypełnił ich. Aby Duch Święty wypełnił te naczynia. Halleluja. O, prosimy, Duchu Święty, wypełnij tych, którzy Ciebie o to proszą. Wypełnij ich swoją obecnością. Halleluja. My przejdziemy teraz do was i krótkimi modlitwami będziemy się starać modlić o was. Bracia i siostry, przyjmijcie błogosławieństwo, gdy bracia będą wkładać na was ręce. Przyjmijcie jednocześnie moc wysoka, moc Ducha Świętego. Gdy Jan i Piotr kładali ręce, Duch Święty zstępował. Gdy Paweł w Efezie wkładał ręce, Duch Święty zstępował. Chcemy wam dzisiaj w ten sposób właśnie usłużyć. Włożywszy na was ręce, modlicie, aby Duch Święty na was zstąpił.